Witam Was w kolejnym odcinku z Ride 5. W poprzednim odcinku mieliśmy tutaj pojedynek z tym Alexem Masettim. To był zawodnik, który gdzieś tutaj chyba doprawdy zdominował tą serię i kiedy zobaczyłem, że trzeba będzie się z nim zmierzyć, no to miałem duże wątpliwości, jak mi to pójdzie, ale zaskakująco łatwo. Jechałem też dosyć nie... No niepoprawnie jechałem po tym torze Imola, a i tak bez problemu udało mi się ten pojedynek z nim wygrać. No a teraz pora tutaj na kolejną grupę. To będziemy sobie robić przez dwa odcinki. W tym odcinku zrobimy sobie tutaj tą próbę czasową na torze Interlagos, potem wyścig, to Endurance 20-minutowy, a w następnym odcinku zrobimy sobie obydwa te wyścigi po 20 minut, także troszkę czasu to zajmie. No to bierzmy się do dzieła. Zaczynamy najpierw od time attacku. To będzie swego rodzaju takie trochę przygotowanie do tej próby generalnej, że tak powiem, czyli do tego wyścigu Endurance. Tor Interlagos, oczywiście tor, który bardzo dobrze znam, ale tak tutaj w tym rajdzie, tutaj to akurat jest moje pierwsze spotkanie i pierwsze kilometry z tym torem. Jedziemy Yamahą R7 w wersji Endurance, więc prawdopodobnie to jest też motocykl, którym będziemy się ścigać. No też tutaj na tym torze, dosłownie za kilka minut. Muszę się nauczyć od razu tych punktów hamowań tutaj. Tutaj mi ciężko maszyna skręcała. Ale to oczywiście, no, przyzwyczajenie mam trochę inne. Przyzwyczajenie mam tutaj z bolidu Formuły 1, który po tych eskach Seny, no to nawet nie ma co porównywać, jak jedzie. Ale punkty hamowania takie pasuje połapać, gdzieś mniej więcej pierwsze. W miarę te punkty hamowania już właśnie udaje się łapać. To oczywiście się będzie doskonaliło w miarę w tym wyścigu. Jesteśmy w tej najbardziej, powiedziałbym, technicznej części toru. To już jest końcówka. Tutaj taki w Formule 1 ten zakręt jest bardzo ważny, bo z tego miejsca już mamy cały czas gaz w podłodze, a tutaj wątpię, żebyśmy mieli gaz w podłodze. No trzeba właśnie odejmować. Ale kończymy tą próbę czasową. Na pewno uda się ją zaliczyć, tylko na jaki medal? Może nawet złoty? Chyba tak, chyba nawet się udało na złoto. A to już jest dobra zapowiedź, że udało się to na złoto zaliczyć. Dobra zapowiedź przed wyścigiem. No to próbę czasową mamy zrobioną. Tor już tak w miarę jest ogarnięty, no to teraz pora na ten wyścig Endurance 20-minutowy. Ale jeśli chodzi o pogodę, to widać, że tutaj będzie deszcz, więc na pewno pojawi się ten taki element trochę zmiany opon, bo wątpię, żeby przez cały wyścig padało. Chociaż z jednej strony taka pogoda jednostajna też jest dobra. Opony oczywiście mamy deszczowe. No i zobaczymy, czy cały czas będzie ten deszcz padał, czy on ustąpi. I zaczynamy. Tutaj jeszcze oczywiście autopilot.
I teraz już jedziemy. Dobry start. Ale tutaj to trzeba uważać na tych pierwszych zakrętach. Szczególnie jak jest mokro. Dobra. Szkoda, że nie ma tutaj gdzieś jakichkolwiek znaków czy prognozy pogody takiej nawet, co się stanie w tym wyścigu. Czy będzie padało cały czas, czy nie. Którą mamy godzinę? O 15 zaczynamy. Chociaż też tutaj ten upływ czasu może być różny. Oj, tutaj się nie utrzymałem kompletnie. Takie zakręty bardzo ciasne, je na motocyklu się pokonuje no dosyć trudno. Jeszcze też inna kwestia oczywiście, paliwo. No nie skręca w ogóle, a na deszczu to tutaj ciężko mówić o jakimś takim skręcaniu. No właśnie, nie, kompletnie nie trzyma się w torze ten motocykl teraz, na tym deszczu. Jest porównanie, dopiero co jeździłem tutaj, jak było sucho. Skręci? No, skręciło, dało radę. Opony pracują dobrze, jeśli chodzi o temperaturę. Zużycie sobie monitoruję. Po jednym okrążeniu już dosyć te opony się zużyły. Przewaga 2 sekundy. Tankować raczej będziemy musieli, na pewno raz też. Jeśli chodzi o te wyścigi Endurance, to też już taką taktykę mam, że nie tankuję gdzieś tak w miarę, jak już mi się paliwo kończy. Tylko no wcześniej gdzieś. Około 8 minuty do końca, coś w tym stylu. Przewaga się tam regularnie powiększa cały czas. Zużycie paliwa widzę, że mam bardzo podobne, wręcz identyczne względem przeciwników. Mnie cały czas ciekawi, jak to będzie wyglądało w drugiej części wyścigu, jeśli chodzi o pogodę. Czy się rozpogodzi i przestanie padać i przejdziemy na sliki, czy ten deszcz będzie już towarzyszył do końca? Trzeba będzie na pewno odwiedzić właśnie boksy. Tylko no to jest ta zagadka, ta pogoda. Może być na przykład taka sytuacja, że odwiedzę boks, żeby zatankować paliwo i zmienić opony, powiedzmy znowu na deszczowe. A tutaj dosłownie minutę później deszcz przestanie padać i trzeba będzie jeszcze raz zjeżdżać do boksu. Więc w sumie to nie wiem, czy na przykład w takim wypadku jak teraz, czy w sumie nie najlepsza byłaby taktyka tak zwane przeczekanie. Czyli jednak nie zjeżdżać tak jak to robię, kiedy jest sucho, a trochę później.
Ale wydaje mi się, że to jest coś z MotoGP też takie samo. Tutaj na dole, po lewej stronie na dole, jak mamy mapkę toru, to pod mapką toru mamy czas aktualny tutaj, temperaturę i jeszcze jest właśnie tutaj ten aspekt pogody. I wydaje mi się, że 100%, to znaczy, że deszcz pada. A jak to 100% zaczęłoby spadać, to znaczy, że ten deszcz by przestawał padać. I jakby ten wskaźnik doszedł, ten procentowy wskaźnik, jakby on doszedł do zera, to by oznaczało, że już jest sucho całkowicie. Bo tutaj coś teraz mi woda nie chciał stanąć. No nie wiem, czy to już jest kwestia tego, że już praktycznie po zużycie opon jest na 50%. Albo ja też może troszkę później zahamowałem. 14 minut zostało. Zbliżamy się powoli do połowy tego wyścigu. Siłaka bezpieczna cały czas. Na przed chwilą też właśnie sobota. Przed chwilą zakończył się sprint w Japonii MotoGP. Wygrał go Jorge Martin, drugi był Darren, nie Darren Binder, tylko Brad Binder. I trzeci był obecny mistrz świata, Pecco Bagnaia. No Jorge Martin już tak naprawdę jest bardzo, bardzo blisko w generalce. I ciekawe co to będzie. Jak dalej się wyścigi potoczą, no bo wygląda na to, że Jorge Martin naprawdę no, będzie walczył z Bagnaiem o to mistrzostwo świata w tym sezonie. Opony już mam dosyć mocno zniszczone. Tył 38%, przód 47%. To było niebezpieczne, taki przejazd. Paliwo mam ile? 55. No pasuje przejechać ponad połowę wyścigu. No tutaj wydaje mi się, że nie zapowiada się na razie, żeby ten deszcz miał przestać padać. Więc coraz bardziej jestem przekonany, żeby po prostu założyć sobie oczywiście drugi komplet deszczowych opon, zatankować się i już jechać tak do mety. Gdzieś tam aktualizacja była jakiś czas temu, że przeciwnicy podobno już mają też mądrze się zachowywać w boksach. Chodzi mi o to na przykład, że zjeżdża dosłownie pod koniec wyścigu, a tankuje się 100%. Podobno już to ma być zmienione, że na przykład jak ktoś się zjedzie pod koniec wyścigu, to już nie będzie tankował no, pełnego zbiornika, tylko odpowiednią ilość mniej. A ja myślę, że na następnym okrążeniu już będę się przymierzał do zjazdu. Albo teraz zjedziemy, albo dosłownie jeszcze jedno okrążenie wytrzymam. Tylko naprawdę, chciałbym uniknąć tej sytuacji, że zjeżdżam, zakładam deszczówki, a tu przestaje padać deszcz. Ale no, nie zapowiada się raczej na to. Nikt jeszcze nie zjeżdżał. Ja przewagę mam już dosyć dużą. No raczej się nie zapowiada. Tylko ile tego paliwa zatankować?
40% mi zostało po 50% w wyścigu. No wydaje mi się, że trzeba będzie do pełna zatankować. Na wszelki wypadek. Nie ma co... Znaczy nie wiem, teraz jakbym zjeżdżał to do pełna. Albo nie, nie. 60% paliwa trzeba było, żeby pokonać 50% dystansu wyścigowego. Więc jak takie 80% zatankuje, to powinno być dobrze. Także zjeżdżamy. Aż mi to spowolniło. Dobrze, że jeszcze się nie przewróciłem. Zjeżdżamy do boksu. Zmieniamy opony i tankujemy... Rain, tak? Rain. Zmieniamy opony i tankujemy 80% zbiornika. Dobra. No i to już wystarczy, żeby dojechać do mety. Spokojnie. My już mamy odhaczoną zmianę opon, tankowanie. No i teraz już tylko jechać do mety, to 8 minut, które zostało. A widzę, że nie byłem jedyną osobą, która zjechała. Czyżby to był ktoś, kto zajmował wysokie miejsce w tym wyścigu? Ewidentnie, bo 6 sekund za mną jedzie. Chyba, że to był... Nie, niemożliwe. To raczej ktoś, kto z czołówki. Przeciwnicy, oni też już powoli będą musieli myśleć na tę zmianę opon i tankowaniem przede wszystkim. Ja tam nie wiem, jak oni dbają o opony, na pewno lepiej niż ja. Ale już tak, zaczynają się zjazdy do boksu przeciwników. Może nie wszyscy, ale już się zaczynają zjazdy. Ja nawet nie kojarzę za bardzo, kto tam był tym moim bezpośrednim rywalem w wyścigu tutaj. Ponad 8 sekund tam mam przewagi nad tym drugim zawodnikiem. Teoretycznie, bo tam no ja jestem takim wirtualnym liderem na razie, no oczywiście. W tym momencie no to oczywiście ktoś inny prowadził wyścigu, ale wiadomo, że takim wirtualnym liderem to jestem ja. Jeszcze tam tych zawodników czeka oczywiście zjazd. Paliwa, ale tutaj widać, że jednak nie wiem już, czy to zależy od motocykla, ale już no niektórzy zawodnicy ten zużycie paliwa mają inne. Inaczej te motocykle zużywają paliwo. Liderka tego wyścigu to właśnie chyba Scarlett, tak, to liderka wyścigu. Jeszcze nie zjeżdża, 15% paliwa ma.
No to raczej już teraz będzie musiała zjechać. Muszę tutaj troszkę wcześniej hamować, bo się nie mieszczę jednak w tym zakręcie. Jestem już na drugim miejscu, więc tylko ta jedna osoba jeszcze nie zjechała. Ale raczej już teraz zjedzie. No musi zjechać. Bo inaczej będzie taka sytuacja jak raz tam było, że po prostu zawodnikowi brakło paliwa, żeby dojechać do boksu. Dziewięć procent. I patrzymy, czy zjedzie teraz. Ale opony też przecież już na pewno ma mocno zużyte. Zjeżdża, także my teraz w tym momencie już obejmujemy takie rzeczywiste prowadzenie też na torze. A do końca tego wyścigu zostaje 3,5 minuty. Wyjeżdża ta zawodniczka, ale raczej no, na pewno tutaj zostanie wyprzedzona. Chociaż może nie. Może nie. Ja tutaj muszę uważać na tym. Nie, no, raczej zostanie wyprzedzona, ale tak daleko nie spadnie. Ale nie, no widzę, że to i tak nic to nie zmieniło, bo ci przeciwnicy oni dalej tankują, że tak powiem, trochę niewłaściwej ilości tego paliwa. Mają 75% zatankowane, więc a ja mam 45% i tak ja i tak mam za dużo paliwa. Ale jeśli chodzi o paliwo, no to jest oczywiście tak, że lepiej mieć za dużo paliwa niż za mało. Wydaje mi się, że to jest przedostatnie okrążenie. Tak, nawet na pewno. To jest przedostatnie okrążenie. Okrążenie tutaj zajmuje tam minutę 45 około, czyli to już teraz jest... Tak, teraz zaczynamy ostatnie okrążenie. Całkiem nieźle tutaj te Eskiseny pokonałem. Pogoda się nie zmieniła, chociaż teraz tak wydaje mi się, że ten deszcz on tak no... Może minimalnie mniej pada niż na początku wyścigu, ale to jest bez znaczenia, bo i tak ten wyścig w takiej pogodzie się zakończy. A ja tak trochę po cichu, ale to okrążenie jadę naprawdę bardzo dobrze. I ciekawe, czy uda mi się to okrążenie najlepsze poprawić teraz jeszcze, czy nie? Same te Eskiseny naprawdę bardzo dobrze mi poszły. No to jest zdecydowanie najlepsze okrążenie, przynajmniej do tej pory.
Oj, tutaj uścisk. Ale może być, że na sam koniec wyścigu jeszcze najlepsze okrążenie zrobimy. Około 20 sekund przewagi będzie na mecie, ale chyba jeszcze będzie najlepsze okrążenie na sam koniec. Tak jest. Mnie ciekawi jeszcze, na którym miejscu ta Brytyjka Scarlett dojedzie. Bo tak właśnie na wyjeździe z boksu była dosyć blisko tej czołówki. A nawet nie wiem, z którego miejsca ta zawodniczka startowała. Musimy jeszcze czekać, aż dojadą, a już dojeżdżają. No jednak spadła. I to dosyć. To dopiero 14 miejsce. To jednak ją tam wyprzedzili. To jest klasyfikacja. Najlepsze okrążenie moje było... No to takie na samym końcu. A i tak średnio tam jakieś 2 sekundy szybciej jechałem na okrążeniu. I dotarliśmy do końca tutaj. A i mamy też, wygrywamy tą Ninja ZX-10R. To jest S Endurance Modified, czyli też jak będą wyścigi Endurance na motocyklach o pojemności 1000, to już na przykład można tą maszyną jeździć. Jeszcze prezentacja na sam koniec. I dotarliśmy do końca, a tutaj odblokowały mi się chyba kolejne wyścigi. Tak, to robimy. Co my tutaj robimy teraz? Się nawet pogubiłem. Nie, czego mi tutaj przeszło? Tutaj to było. No i robiliśmy teraz to. To robiliśmy. A odblokowało mi się już tutaj to. Na kiedy? Mistrzostwa jakieś? Co my tutaj będziemy mieli? Andaluzja, Walencja i Algarve, czyli mistrzostwa to właśnie Iberian Naked Championship. Po 3 okrążenia. No ale my oczywiście tutaj następny odcinek poświęcimy na to, żeby zrobić 2 te wyścigi, także naprawdę będzie długi odcinek, coś pewnie około 50 minut wyjdzie, żeby te 2 wyścigi zrobić. Pewnie Yamaszką też to zrobimy. Także za ten odcinek już dziękuję i do zobaczenia w kolejnym.